Zaczynajmy. Ropucha, która nigdy nie zostanie królewną. Ścinaj. Jest moja. Nieźle ci idzie, Billy. Tak, trzymaj. Może coś do picia? Racja. Zaschło mi w gardle. Twoja kolej. Scenariusz. Reżyseria. Gruba rurka połączona jest z cieńszą, a ta cieńsza z jeszcze cieńszą. Mam tu chyba wszystko. Zobaczmy. Śluz ślimaka, pajęcze nogi, trujący bluszcz, ogon grzechotnika. Niczego nie brakuje. Czy będzie wystarczająco silny? O tak. Mój punk eliksir jest gotowy. Rita będzie zachwycona. Może da mi nawet jakąś planetę na własność. Powinna wstawić tu jakiś silnik. Kto następny? Kitowcy. To były dobre dzieciaki, ale kiedy tylko skosztują mojego punk eliksiru, staną się tak źle, jak tylko to możliwe. Może kropelkę czubki? W porządku? Niemal mi się udało. Ta gra nas zmęczyła. Umieram z pragnienia. Do dna. W porządku? Zejdź mi z drogi. Właśnie, zejdź jej z drogi. Co was ugryzło? Nic, a was? Spokojnie. Co powiecie na jeszcze jednego seta? Tylko cieniasy grają w siatę. A wy jesteście cieniasy. Rwijmy stąd śrubę. Chyba się przegrzali. Wspaniale. To moja zasługa, królowo. Wiem, że chciałabyś mnie wynagrodzić, ale spokój. Płetwiarzu, przygotuj potwora. Nie oczekuję nagrody, ale jeśli nalegasz, mógłbym przyjąć jakąś planetę albo chociaż asteroidę. A zatem ropucha. Oby była zła. Oczywiście. Tak naprawdę, to potworna ropucha. Jak zapewne sobie przypominasz, przyniosła nam wiele chwały na Czarnoksiężniku 7. Jest ogromna, wygłodniała i ohydna. Dość gadania, chcę ją mieć.
Siemacie. Cześć, Zach. Mam nadzieję, że Billy'emu i Kim nic nie jest. Czacha? Znowu się zacięło. Głupi zamek. Właśnie. Głupi zamek. Widzisz to, co ja? Gdzie masz forsę? Opróżnię kieszenie. Nic nie mam. Zjeżdżaj. Co się dzieje? Spadaj. Ej, twardzielu. Podobasz mi się. Co byś powiedział, gdybyśmy w sobotnią noc trochę zaszaleli? Czemu nie? Co jest? Jakaś sztuczka? Chłoptasiu, tracisz punkty w dzielnicy, więc nie zadawaj głupich pytań. Kapujesz? Kapujesz? Jasne. To dobrze. Co się z nimi dzieje? Zamienili się w panków. Billy i Kimberly zostali pankami. Co teraz zrobimy? Teleportuj wojowników mocy tutaj, a Billy'ego i Kimberly otocz niewidzialnym polem siłowym. Co jest? Jak stąd wyjdziemy, dokopiemy wam. Co im się stało? Spójrzcie w wideosferę. Babu dolał im do napojów jakiejś mikstury, która zmieniła ich w złych ludzi. Jedyną odtrutką jest napój zrobiony z soku wyjącego korzenia rosnącego czasami w nadprzestrzennych korytarzach. Kiedyś odkryłem go w korytarzu prowadzącym na planetę Probach. Rita wysłała na mnie swoich kit ludzi. Udało mi się ich powstrzymać tylko dzięki korzeniowi. Nie wiem, co jest gorsze, ten korzeń czy kit ludzie. Wypicie soku z wyjącego korzenia to jedyna nadzieja dla Billy'ego i Kimberly. To nie będzie łatwe. Czego się gapisz? Zrób nam zdjęcie, będziesz miał pamiątkę. Rita skorzystała z sytuacji i wysłała na Ziemię potworną ropuchę. Trzeba ją powstrzymać. Ale żabka. Jedna wielka kurzajka. To jak dotąd najgroźniejszy potwór Rity. Potworna ropucha. Jest nienasycona. Niech moc was ochrania. Transformacja. Mastodon. Pterodaktyl. Triceratops. Tygrys szablozębny. Tyranozaur. How about going?
Co powiesz na małe kotłowańsko? Pycha! Połknął Trini. Czas na kolacyjkę. Wal z miotacza. Nie zranicie mnie. Daj spokój, to na nic. Musimy opracować nowy plan. Ta ropucha to prawdziwy koszmar. Zlokalizowałem nadprzestrzenny korytarz, w którym rośnie wyjący korzeń. Jason i Zack są teraz zajęci. Muszę wysłać ciebie. Dlaczego mnie? Jak widzisz, z Billy'ego i Kimberly na razie nie mamy zbyt wiele pożytku. Chyba rozumiem. Kiedy nas stąd wypuścicie? Teleportacja. Ty, zielony czubie, zostaw tę żabę w spokoju i wypuść nas stąd. Właśnie, kalafiorowy łbie. Wypuszczę was po zakończeniu naszej misji. Jest. Myślałem, że będzie trudniej. O nie, patrol kit ludzi. Aktywacja wewnętrznych osłon. Zabieram to do centrum dowodzenia. Mam nadzieję, że Jason i Zack jakoś sobie radzą. Połykając was, staje się coraz silniejszy. Dwójka. Jesteś cały? Mam na nich coraz większy apetyt. Na niego. Ale się boję. Lubisz latać? Ci wojownicy mocy są naprawdę smaczni. Ty też łatwo się zmieścisz. Jason jest w wielkim niebezpieczeństwie. Kimberly i Billy szybko muszą wypić napój z wyjącego korzenia. Mikstura przygotowana. Nareszcie coś do picia. Kapuś ściany łbie. W tej knajpie kelner śmierdzi smarem. Za chwilę moc zacznie działać. Cześć, Alfa. Kto mi pomalował paznokcie? Patrz. To Jason. Co się dzieje? Nie wiem, z kim on walczy. To jakaś wielka ropucha. Zgadliście, a potworną ropuchę można zgładzić tylko jednym sposobem. Należy złamać jej róg i znaleźć jej słaby punkt na gardle. Jason jest w tarapatach. Musicie mu pomóc, zanim połknie go ropucha. Niech moc was ochrania. Transformacja. Pterodaktyl. Triceratops. Dobrze, że jesteście. Uważajcie, to twardzie. Połknął już Trini i Zacka. Tylko nie róg. Rozzłościliście mnie. Zapłacicie mi za to. Założę się, że jego słabym punktem jest gardło. Czas na podwieczorek. Mogę go trafić sztyletem, musimy się tylko przemieścić. Na pozycje bojowe? Tak.
Jest mój. Połknąłeś go. Babu, we własnej osobie. Teraz twoja kolej. Na nią. Jak nas wydostałaś? Teraz jestem naprawdę zły. Koniec z wami. Już nie żyjesz, kurzajo. Wyprujemy z ciebie wnętrzności. Dostanie ci się ślizgawa. Tracisz punkty do puchu. Kimberly, łuk mocy. Tak jest. Nikt nie zadziera z moimi przyjaciółmi. Jestem gadem, mogę być następny. Ależ mnie boli głowa. Twoja kolej. Asekuruj mnie. I jak? Nieźle. Dobrze, że ty i Billy znowu jesteście z nami. Dziewczyny, patrzcie. No i jak mała? Zaszalejemy? Łapy przy sobie. Byliśmy umówieni. Może chcielibyśmy sobie jakieś żabie udka. A może zrobilibyśmy sobie podwójną randkę. One nie umawiają się z jaskiniowcami. Dobra, cwaniaczku. Teraz nie jesteś takim twardzielem. Zaraz ci pokażę. Dawaj piłę, krecik. Daj mu, chcę to zobaczyć. Nienawidzę siatkówki. Zgadzam się. Wersja polska na zlecenie telewizji Polsat, telefilm Łódź. Tekst Krzysztof Staroń, czytał Piotr Dobrzyński.